Urodzony 18 kwietnia 1990 roku w Warszawie. Jest synem Macieja i Alicji Szczęsnych. Ma starszego brata Jana. Miał również siostrę Natalię, lecz zmarła ona w 1987 roku w wyniku wypadku, który wydarzył się, gdy wracała wraz z mamą z placu zabaw. Szczęsny od małego nie interesował się jednak piłką nożną, a baletem, a jego kolejną pasją był rzut oszczepem. Dopiero ojcu udało się obudzić Wojtku zamiłowanie do piłki nożnej, no i tak to wszystko się zaczęło. Swoją karierę Wojtek zaczynał w 2004 roku w Agricoli Warszawa, na pozycji nie bramkarza, a napastnika. Dopiero z czasem wylądował on na bramce, a w tym samym roku wraz z drużyną sięgnął po wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych. Dzięki temu małemu osiągnięciu Szczęsny zyskał spory szacunek w oczach trenera bramkarzy pierwszej drużyny Legii. To też dlatego znalazł się szybko w Akademii Legii. W styczniu 2005 poleciał z pierwszym zespołem Legii na obóz przygotowawczy na Cypr. Był to duży krok w przód, ponieważ trenował on pod okiem najlepszych. W 2006 roku przeszedł do Arsenalu, początkowo jednak występował w drużynach juniorskich. Dopiero dwa lata później, 24 września, podpisał zawodowy kontrakt i awansował do zespołu rezerw. Niestety, w tym samym roku, podczas treningu na siłowni, stracił równowagę podnosząc sztangę i złamał obie ręce. Uraz ten wykluczył go z treningów na 5 miesięcy. Na debiut w pierwszej drużynie musiał czekać aż do 22 września 2009 roku. Zachował on wtedy czyste konto, a drużyna wygrała 2-0. Był to mecz trzeciej rundy Pucharu Ligi z West Bromwich Albion. 17 listopada 2009 roku został wypożyczony do klubu Brentford, który wtedy grał w trzeciej lidze angielskiej. To wypożyczenie było dość ciekawe, ponieważ zostało ono podpisane na 1 miesiąc. Jednakże było to za mało i Brentford postanowił przedłużyć okres wypożyczenia pierw do 17 stycznia 2010 roku, a później do końca sezonu. Szczęsny rozegrał tam 28 spotkań, po czym wrócił do Arsenalu. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę można dodać, że w 2015 roku kibice Brentford wybrali Wojtka najlepszym bramkarzem dekady klubu Brentford. Dodatkowo wspomnę miłe słowa trenera Brentford Andiego Scotta o Szczęsnym w czasie jego występu w tym klubie. Jego występy sugerują, że nie zabraknie dla niego miejsca w Championship ani w Premier League. W pewnym momencie doszło do takiego stanu rzeczy, że kiedy puścił bramkę, dziwiliśmy się, że tego nie obronił. 10 listopada 2010 roku podpisał długoterminowy, nowy kontrakt z Arsenalem. W lidze zadebiutował 13 grudnia 2010 roku w meczu z Manchesterem United. Stał się wtedy najmłodszym bramkarzem debiutującym w tych rozgrywkach w sezonie 2010-2011. Zastąpił on wtedy Łukasza Fabiańskiego, który z powodu kontuzji wypadł z gry na dłuższy czas. Szczęsny zaprezentował się w Arsenalu naprawdę porządnie, do tego stopnia, że 28 stycznia 2011 roku Arsène Wenger stwierdził, że to Szczęsny jest teraz nowym numerem 1 w londyńskim klubie. 16 lutego tego samego roku Wojtek zadebiutował w Lidze Mistrzów, wygranym 2-1 meczu przeciwko FC Barcelonie. Przejdźmy teraz do sezonu 2011-2012, ponieważ był on bardzo udany dla naszego Polaka. Szczęsny był pierwszym bramkarzem Arsenalu i wystąpił w pełnym wymiarze czasowym we wszystkich meczach Premier League. Następnie niestety przydarzyły się dwie kontuzje, które łącznie wykluczyły Wojtka z gry na 6 tygodni. Szczęsny był porządnym numerem 1 w Arsenalu, jednakże do czasu, ponieważ w 2015 roku w bramce zastąpił go Dawid Ospina i Wojtek od tamtego czasu występował jedynie w rozgrywkach Pucharu Anglii. W barwach The Gunners Szczęsny rozegrał łącznie 181 spotkań, 72 razy zachowując czyste konto.
Zdobył z klubem 2 puchary Anglii oraz starsze wspólnoty. Wielokrotnie podkreślał swoją wdzięczność klubowi i przywiązanie do Arsenalu. 29 lipca 2015 roku został wypożyczony na rok do ówczesnego wicemistrza Włoch AS Romy. W Serie A zadebiutował 22 sierpnia 2015 roku zremisowanym 1-1 wyjazdowym meczu z Hellas Verona. Jego interwencja z 56 minuty tego spotkania została przez dziennikarzy uznana interwencją kolejki. Szczęsny również i w Romie pokazał się bardzo dobrze. Jego wypożyczenie w Romie zostało przedłużone, a sezon 2016-2017 może zaliczyć do jednych z najlepszych. Razem z Romą sięgnął po wicemistrzostwo Włoch, a sam występując we wszystkich 38 ligowych meczach Romy, 14 z nich zachował czyste konto, co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich bramkarzy Serie A w tamtym sezonie. Później niestety ponownie został zastąpiony przez Alissona. Tak, właściwie przez Alissona Beckera, obecnego bramkarza Liverpoolu. Szczęsny w barwach Romy rozegrał łącznie 81 spotkań, podczas których 23 razy zachował czyste konto. Teraz pora na Juventus, czyli kolejny włoski klub w karierze Wojtka. To właśnie 19 lipca 2017 roku podpisał 4-letni kontrakt ze Starą Damą. Kwota transferu wynosiła 12,2 miliona euro. Miał być on zmiennikiem i uczniem Gianluigiego Buffona, ponieważ on sam chciał skończyć karierę. Sam Wojciech o całym transferze wypowiedział się tak: kiedy zorientowałem się, że moje marzenie o powrocie do Arsenalu się nie ziści i pojawiła się okazja dołączenia do Juventusu, to było trudne. Zaakceptowanie tego, że mój czas w Arsenalu dobiegł do końca i należał do najłatwiejszych, bo nigdy nie wyobrażałem sobie, że opuszczę ten klub. Kibicowałem im już jako mały dzieciak i śniłem o grze w ich barwach. Ale życie toczy się dalej. To była właściwa decyzja, zarówno dla mnie, jak i klubów. W nowym klubie zadebiutował 9 września 2017 roku, zachowując czyste konto w wygranym 3-0 meczu trzeciej kolejki Serie A z Chievo Verona. W sezonie 2017-2018 wystąpił łącznie w 21 spotkaniach włoskiego klubu, zachowując czyste konto w 14 z nich i zdobył z klubem pierwsze w swojej karierze mistrzostwo oraz Puchar Włoch. Po odejściu z klubu Gianluigiego Buffona, Szczęsny przejął po nim bluzę z numerem 1 i sezon 2018-2019 rozpoczął jako podstawowy bramkarz Juventusu. Gianluigi w 2019 roku jednak powrócił do Juventusu. Wojciech Szczęsny zaproponował mu nawet oddanie numeru 1. Włoch podziękował za propozycję, jednak nie przyjął jej, twierdząc, że jedyną słuszną rzeczą jest, by podstawowy bramkarz Szczęsny grał z numerem 1. A tak sam Wojciech wypowiedział się na temat Buffona. Byłem bardzo młody, gdy Buffon stał się legendą Juventusu i wywalczył Mistrzostwo Świata z reprezentacją Włoch. Podczas tego wspólnego roku w Turynie wiele nauczyłem się od niego, nie tylko jako bramkarz, a także jako osoba. Gigi to przecież legenda piłki nożnej, jeden z najlepszych zawodników w historii, a dla mnie także wielki przyjaciel. Najważniejsze lekcje czerpałem przed meczami i podczas treningów. Chodziło zwłaszcza o wpływ na obrońców. Z pewnością to jeszcze nie koniec historii Szczęsnego w Juventusie, ponieważ dalej broni on bramki włoskiego klubu. W barwach narodowych zadebiutował 18 listopada 2009 roku w spotkaniu z Kanadą, zastępując w drugiej połowie Tomasza Kuszczaka. W 2010 nie zagrał w żadnym meczu reprezentacji Polski. Do kadry powrócił jednak 9 lutego 2011 roku na towarzyski mecz z Norwegią. Od tamtego momentu do rozpoczęcia Mistrzostw Europy 2012 grywał w niej regularnie i z czasem stał się podstawowym bramkarzem drużyny narodowej.
szczęsny o pozycję pierwszego bramkarza, rywalizował głównie z Łukaszem Fabiańskim, wówczas klubowym kolegą z Arsenalu. W środowisku piłkarskim krąży opowiedzenie Smudy, że bramkarza na Euro wybierze Arsene Wenger. Ostatecznie regularne występy w angielskim klubie przełożyły się na występy Szczęsnego w narodowych barwach. Faktycznie do dziś jest on numerem 1 w kadrze narodowej. W barwach narodowych rozegrał już łącznie 62 spotkania. Do jego największych sukcesów można zaliczyć zdobycie Pucharu Anglii oraz tarczy wspólnoty z Arsenalem. Zdobycie 3 razy Mistrzostwa Włoch, 2 razy Pucharu Włoch oraz również 2 razy Super Pucharu Włoch z Juventusem. Do jego osiągnięć indywidualnych należą takie wyróżnienia jak zostanie najlepszym bramkarzem Serie A w sezonie 2019-2020, bramkarz dekady Brentford FC, czy też złota rękawica Premier League 2013-2014. Wojciech ma kochającą żonę Marię Łuczenko-Szczęsną. Oboje wzięli ślub w 2016 roku, a w 2018 doczekali się pierwszego syna, Liama Szczęsnego. Z pewnością możemy o Wojtku powiedzieć jedno. Jest jednym z najlepszych polskich bramkarzy. Ma 31 lat i jeszcze sporo może pokazać, zarówno w reprezentacji, jak i klubowych rozgrywkach. Być może pójdzie on w ślady Gianluigiego Buffona i jego kariera będzie trwać jeszcze 13 lat, albo i więcej. Kto to wie? Najważniejsze jest jednak to, aby nie napotkały go żadne kontuzje, a zdrowie pozwalało na dalszą grę. Jeżeli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał po więcej. A już teraz dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego filmu. Słyszymy się w następnym. Do usłyszenia. Cześć.